25 do 16 w ostatnim meczu pierwszego dnia trzeciego Nets Cup imienia Memoriał trenera Noska. Mistrzowie Polski szkół podstawowych prowadzą. Żółto-czarni Krew Sopot. Nie miałem okazji być na finałach, ale mam okazję ich teraz zobaczyć w akcji. WKK nie raz widziałem. Także chłopcy na pewno w ciągu pół roku zmiężnieją i brawo Dzierżak! Teraz przesadził. Pani trener. Ryba, przed chwileczką wygrałeś w konkursie rzutowym na czas. Piękną nagrodę pokaż. O, super. Sobie przywiesić do czego? Do kluczy od domu. A grasz w ogóle tutaj w turnieju? Jakie szanse? Myślę, że duże. Wszystko będzie zależało od meczu z Treflem, nie? Dokładnie. Ale bilans jest dla nich na plus. Ale nie dużo. Ale to wasz turniej, nie? Wasza hala. Dokładnie. Kiedy ten mecz jutro będzie, nie? My ostatnio wygraliśmy 23 punktami. Wygraliście? Tak. To oni chyba grali drugim składem. Nie. Nie? To dlaczego oni są mistrzami Polski, szkół podstawowych, a was tam nawet nie było? Nie wiem. Jesteś jednym z najlepszych strzelców w drużynie z kolegą. Możliwe. Dobra. Oglądamy dalej mecz. Kto wygra? Myślę, że tak. Ciężko ci to przez gardło przechodzi, ale mówisz. Dwadzieścia dziewięć, 16 dla Trefla. Ale ile dzisiaj rodziców przyszło? Proszę popatrzeć. A wy co nie gracie? No już straciliśmy na dzisiaj. Tak? I jak wam poszło? A teraz chcę przyszli popatrzeć. No, tak, proszę. Jedna na wygrana, jedna na przegrana. Gdzie on jest? Centymetry nie są ważne, jak dobrze zastawisz, to może być nawet 2 metry i ten. Tylko że my takie graczy nie mamy. Ale tu masz to. Oczywiście. No wiadomo. Pokaż jeszcze raz. No, widzicie to. No ale patrzcie, bo mi pomożecie wybrać MVP meczu.
Tylko ostateczne słowo i tak należy do mnie. Wy możecie tylko nominować. 29:18, 3 minuty 30 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. I chyba jutro mecz pomiędzy GTK 1 będzie o wszystko. Dzierżak niestety wyrzuciło mu. Pozdrawiam, ale...